Witam wszystkich serdecznie, oraz kolejny na moim kanale, wszyscy zajebiste ciało, opinii, belsy, srogani, wszystko po samym kapska. Yo, tak to wygląda i tak jak sobie zażyczyliście. Dzisiaj macie w miarę długi, bo będzie bardzo wiele paczek, ale materiał właśnie z otwierania tych paczek, tak jak sobie zażyczyliście. Łącznie, najpierw co prawda otworzę 5, ale później kolejne 3, czyli łącznie 8. 8 Triple Play Bundle. Czyli 80 rzadkich paczek ponad, bo jeszcze otworzę kilka za normalne klucze. 8 Quartermaster Hack Collection Hack, wiadomo o co chodzi. Plus 8 gwarantowanych broni MK2. A więc mamy sporo, mamy bardzo wiele materiału przed sobą, bardzo wiele paczuszek przed sobą. Zobaczymy, czy przynajmniej ktokolwiek wytrzyma do końca tego materiału, a będzie się opłacać. Dlaczego? Podczas tego materiału, dla osób, które to interesuje, będę dawał 6, nie 1, nie 2, nie 5, nie 10, tylko 6 kodów na zamkniętą betę Quake Champions. Więc jeżeli są wśród was ludzie, których interesuje Quake Champions i chcieliby wziąć udział w zamkniętej becie Quake Champions, to muszą oglądać ten materiał. W tym materiale będzie ukrytych 6 takich kodów na dostęp do zamkniętej bety Quake Champions. Tak to wygląda. W tym miejscu też chciałbym bardzo mocno podziękować Dawidowi M, nie wiem, czy mogę powiedzieć twoje nazwisko tutaj na materiale, dlatego zostawmy to na M, który właśnie dał od siebie 3 kody, ja dostałem samemu od, od ID lub od Bethesdy 3 kody. Dawid M wysłał mi jeszcze raz na Facebooku 3 kolejne kody, których widocznie on nie potrzebował, więc w ten sposób mamy 6 różnych kodów. Jeżeli ktoś z was też ma kody do bety zamkniętej, a nie wie co z nimi zrobić, to wpiszcie je tutaj pod tym filmikiem w komentarzach. Być może ktoś przyjdzie, kto nie zdąży użyć tych kodów, raczej już nie zdążył użyć tych kodów, że już te kody były użyte, tak? I będzie mógł sobie z komentarza jakiś kod wycisnąć. Why not? Jeżeli wy nie potrzebujecie, to podzielcie się z innymi. Takie moje zdanie. Tak samo poruszymy dzisiaj kilka różnych statystyk co do właśnie paczek, które widzimy w tle, tak? Są to statystyki w głównej roli zrobione przez Exclusive Ace, tak? Jest to youtuber ze Stanów Zjednoczonych, który robi naprawdę świetną robotę, tak? Ja pewnego długi czas oglądałem Driftora, jednak za pierwszym razem, jak wgrał coś z Pokémonów, ja usunąłem subskrypcję na jego kanale i od tego czasu nie oglądam już w ogóle Driftora, tak? Wiadomo, że potrzebna była alternatywa i już dość wcześniej nawet, już z miesiąc, dwa wcześniej znalazłem właśnie The Exclusive Ace, zajebisty gość, który naprawdę wkłada bardzo wiele serca w ten swój kanał, tak? I przede wszystkim w tematykę właśnie Call of Duty, tak? To jest człowiek sercem dosłownie u tej gry i ma takie same podejście i co do nowego Call of Duty, i co do tego teraźniejszego Call of Duty. Naprawdę w bardzo wielu rzeczach się z nim zgadzam, więc też postanowiłem, okej, jego statystyki są pewne statystyki, już sam fakt, że on wolał te statystyki samemu stworzyć, a nie brać po prostu z Reddita, tak? Sprawa na Reddicie jest kilka osób, które naprawdę robią wyśmienitą pracę, naprawdę wyśmienitą pracę, stawiają olbrzymie, ale naprawdę olbrzymie, przedimensjonalne tabele w Excelu i tak dalej na temat właśnie paczek. Patrzcie, co dostałem w tle, widzicie to? Będą jeszcze o wiele lepsze rzeczy, o wiele lepsze rzeczy. Epiki będą dzisiaj lecieć, a więc... O czym chcę pogadać? Ta statystyka jest oprawa już z 2 miesiące stara, więc minimalnie mogło się to co nieco pozmieniać, ale gdzieś tak mniej więcej będzie to się trzymało kupy, tak? Tam wiadomo, że małe zmiany są, ale w gruncie rzeczy będzie to tak, jak i też już wcześniej było. A więc, chodzi o złom, tak? Złom w chwili obecnej bardzo potrzebujemy, ponieważ weszły warianty strików i aby je odblokowywać, potrzebujemy właśnie złom. I teraz już tysiące razy ludzie się mnie pytali: ej, Pingwin, jakie paczki otwierasz? Rzadkie czy zwykłe? Wiadomo o co chodzi, tak? Możemy otworzyć 3 zwykłe paczki, podczas gdy możemy otworzyć 1 rzadką, tak? I teraz te pytanie, co się bardziej opłaca? Są właśnie na Reddicie, są wyśmienite statystyki od pewnego gościa, który to w procentach, w ułamkach procentów nawet obliczał to i tamto, ale właśnie, żeby to tak trochę nie robić tego materiału zbyt suchym, tak? Powiem wam, pozostanę przy tych statystykach od the Exclusive Ace, ale ja się dzisiaj jąkam, Chryste Panie! Bo naprawdę w zupełności wystarczy, tak? A więc co zrobił Exclusive Ace? Exclusive Ace wyszedł sobie na YouTube'a
i po prostu szukał, tak, kanałów, na których widać czyste otwierania paczek, tak, czyli nie gdzieś jakieś wycinki, gdzie kto dostał jakieś epickie rzeczy, to i tamto, czy epiczne, tylko całkiem normalne otwierania paczek, tak, od A do Z, tak jak teraz widzicie tu praktycznie w tle, tak, nic wyciętego, tylko od samego początku do samego końca, jak otwierałem paczki. Dokładnie, obejrzał sobie 500 paczek, rzadkich i zwykłych. Patrzał tylko i wyłącznie na ludzi, którzy mieli minimum jeden prestiż. Dlaczego? Aby wykluczyć taką możliwość, że ktoś być może ma dopiero 30-40 level, więc wiadomo, że ogólnie nie otworzył już aż tylu paczek, a złom dostajemy też za duplikaty, tak? Więc wiadomo, osoba, która już minimum jeden prestiż ma, to jest to taka przynajmniej pewna statystyka, w miarę pewna, że otwierał już trochę tych paczek w swoim czasie, tak, bo levelował, w końcu zdobywał te klucze i że już te ma mniej więcej równe szanse jak inni dostać też duplikaty, za które dostajemy złom. No i tutaj teraz oczywiście przechodzimy do paczki rzadkiej, do paczki zwykłej. Tak jak już powiedziałem, na korzyść zwykłej paczki to jest oczywiście to, że możemy otworzyć ich 3 razy więcej. Na korzyść, ale paczki rzadkiej jest znowu to, że mamy gwarantowany złom, tak? Mamy gwarantowane punkty salvage, wiadomo, czasami może być to 12, czasami 26, a czasami i 200, tak? I to jest właśnie to. W rzadkich mamy gwarantowane, choćby nie wiadomo co. W zwykłych niestety nie. W zwykłych możemy dostać złom tylko i wyłącznie za duplikaty. Przy czym w zwykłych paczkach prawdopodobieństwo, że dostaniemy jakąś legendarną rzecz lub epicką, epiczną rzecz, jest bardzo, bardzo małe, tak? Więc, a wiadomo, za te duplikaty dostaje się o wiele, wiele, wiele więcej złomu, tak? Więc tu już samo z siebie powoli wychodzi, tak? Co jest lepsze. I obliczył, Exclusive Race obliczył, że średnia jak na 500 paczek salvage na jedną jedyną rzadką paczką to jest 68 salvage na jedną rzadką paczkę. To jest średnia, tak? Więc wiadomo, że może wam się zdarzyć 4 razy z rzędu 12 albo 20, ale za to raz 150, 200, tak? I to jest ta właśnie średnia, która później wychodzi. Czyli 68 mniej więcej salvage lub złomu na jedną rzadką paczkę. Co do zwykłych paczek wygląda ta rzecz trochę gorzej. Na jedną zwykłą paczkę jest to 13. Tylko wiadomo, możemy otworzyć tego 3 razy więcej, tak? Bo kosztuje 3 razy mniej. Czyli byłoby to 39. No i tutaj już widzimy dużą różnicę, tak? 39 złomu, a 68 złomu, tak? Czyli już ta odpowiedź jest zdecydowanie otwierać rzadkie paczki, jeżeli macie zamiar zbierać i chcecie mieć jak najwięcej tylko się da złomu u siebie, aby odkrywać kolejne striki, to i tamto. Bardzo ważna rzecz, bardzo, 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 bardzo często mnie o to pytaliście. Miałem zamiar już dawno temu robić ten materiał, ale ostatnio, że tak powiem, się troszkę tu rozkręca coś na kanale, to po prostu dzięki też temu materiałowi, który macie w tle, który nawet nie miałem zielonego pojęcia, czym mam to skomentować, tak, otwieranie paczek, wpadłem na ten pomysł. Może w końcu odpowiem wam na te pytanie. Dokładnie, z tego też wyliczył, nie wiem czy to jest interesujące info, ale tak czy inaczej je powiem, że jeden klucz, jeden najzwyklejszy CryptoKey, tak, w grze jest mniej więcej 2,3 złomu warte, jeżeli byśmy otwierali tylko i wyłącznie rzadkie paczki, tak? Bardzo ciekawa rzecz, licząc, że na mecz zdobywamy mniej więcej 2,5-3 złomu, zależy, tak, od trybu i tak dalej, powiedzmy te 3 złomu, to wiemy mniej więcej, ok, skoro 3 złomu, to mam 6, no, gdzieś koło 7 salvage na mecz. Nie brzmi dużo, ale pamiętajmy, że jest to pewien biznes od Activision, tak? Activision to jest ich zadanie, aby właśnie zdobywać pieniądze tymi grami, tak? Niech będzie. Mamy w tej grze, dzięki Bogu, właśnie opcję budowania sobie broni nie tylko za pomocą paczek. Więc nie jest to aż takie złe, jakby się wydawało. Do tego mamy jeszcze inną statystykę, którą Salvage, którą Exclusive Ace postawił i to jest w jakim tempie on, akurat to się dotyczy naprawdę niego, ale jest to też pewna statystyka, która może być dla nas ciekawa, tak? W jakim tempie on zdobywa epickie warianty broni, czy epiczne warianty, za każdym razem się mylę, epickie, epiczne, ach, chuj wam w oko. Epickie. Epickie mi bardziej pasuje. Epic, epickie, epiczne. Epiczne może bardziej polskie, co? Wiecie o co chodzi. A więc, tutaj trzeba podkreślić, że Exclusive Ace nie wydał jeszcze ani jednego dolara na paczki. Exclusive Ace od samego początku i to już od którejś części Call of Duty, odkąd to praktycznie mamy, tak? Patrzcie na te warianty, patrzcie na te bronie! A będą jeszcze lepsze. To jeszcze nie wszystko, będę jeszcze lepsze rzeczy miał. Lepsze! I to zaraz w kolejnych paczkach.
Uła, pięknie, patrzcie, to cyklop MK2, jecha, mineta. A więc, wróćmy do tematu. A więc, Exclusive Ace nie wydaje w ogóle żadnych pieniędzy na paczki, tak? Żadnych i jeszcze raz żadnych. A więc jest to tylko i wyłącznie czas grania, zbieranie złomu lub otwieranie paczek i to i tamto, tak? I już wam to mówię, jak to wygląda. Co do otwierania paczek, on otwiera tylko i wyłącznie rzadkie paczki, tak? Spojrzał u siebie na statystyki po prostu, ile ma czasu już gry. I w chwili obecnej, lub nie chwili obecnej, chwili robienia tego jego właśnie, z tych jego statystyk, miał wtedy 5 dni i 19 godzin przegrane, czyli 139 godzin, tak? 139 godzin w grze przegrane. Podczas tego z paczek, które otwierał rzadkie, zdobył 5 epicznych wariantów, tak? Czyli jeden średnio na 28 godzin gry. Nie 28 godzin w ciągu tygodnia, tylko 28 godzin czystej gry. Brzmi bardzo sucho i bardzo mało. Bądźmy szczerzy, tak? Jedna epiczna broń na 28 godzin gry, patrząc na ile mamy epicznych wariantów w grze, to okej. Jest jeszcze druga opcja. Możemy właśnie dzięki złomowi odblokowywać sobie samemu, tak, warianty. I tutaj obliczył, że 4000 salvage, tak, czyli 4000 punktów złomu zarabia na mniej więcej 30,3 godzin gry. Czyli zaokrąglając obydwie te liczby, tak, na 30 godzin, to można by powiedzieć, że w ciągu 30 godzin gry może odblokowywać dwa epiczne warianty broni. Jeden za pomocą salvage, czyli złomu, i jedną po prostu przypadkowo z rzadkich paczek. Tak to wygląda. Bardzo ciekawa statystyka według mnie. 30 godzin gry, co jest bardzo sporym czasem, bardzo sporym czasem. Tego nie zrobimy sobie tak po prostu w ciągu dwóch dni, tak? Dwa epiczne warianty? Nie wygląda dobrze. Tak, nie wygląda dobrze. Ale i tutaj właśnie do tego punktu muszę dojść. Pomyślmy ale o jednej rzeczy. Czy naprawdę chcemy mieć wszystkie epiczne warianty? Ja zdecydowanie nie. Ja co prawda mam ich wiele, tak? Ja otwieram teraz bardzo wiele paczek, już otwierałem wcześniej paczki i tak dalej. Co prawda nie wgrywałem ich na kanał, bo nie wiedziałem, czy naprawdę chcecie oglądać takie długie, monotonne materiały, tak? I to też możecie bardzo chętnie się podzielić ze mną w komentarzach, czy nie było to zbyt nudne, tak? Ten materiał, ale chcieliście, to wam daję, tak? I nawet jeszcze więcej, prawie dwa razy niż było planowane. Tak to wygląda. Ja powiem tak, dla mnie yokai, moje marzenie, tak? VPR yokai, po prostu dzięki tylko jednej rzeczy. Co prawda VPR już jest mocno znerfiony, już nie jest tym samym co był, tym bardziej właśnie z tłumikiem, tak? Yokai ma wbudowany tłumik, ale ma też ten perk, że nie pokazują się czaszki, gdy zabijamy przeciwników. Jest to piękną rzeczą. I marzy, zobaczymy, być może go jeszcze dostanę. Bardzo mocno mi się yokai, tak? Takie dosłownie dream już od długiego czasu. Teraz jak wyszły te nowe bronie, tak? I wyszedł Trencher, które bardzo dobrze mi się podoba, tak? Te SMG strasznie mocno mi się podoba, naprawdę bardzo mocno mi się podoba. To wiadomo, że chciałbym mieć wariant z nuklearem, bo jest taki wariant z nuklearem, tak? Więc też bym go bardzo chciał. Czy go dostanę? Lub dostałem, nie wiem w którym miejscu jesteśmy w tych paczkach, szczerze mówiąc. Musicie sami zobaczyć na materiale, tak? Ale poza tym nie miałem dużo życzeń. Naprawdę tym bardziej co do epicznych wariantów, tak? Ja chciałem mieć te warianty, które mają nukleary. Niektóre warianty, które chciałem mieć epiczne, to właśnie odblokowałem za złom. I był to przykładowo Kalasznikow. Ten ostatni, tak, tam gdzie dostajemy więcej expa, z tego powodu po prostu, że ten kałach ma bardzo, bardzo brutalnie daleki zasięg, tak, czyli praktycznie na każdy zasięg, nawet z sumikiem zabijamy na 3 hitmarkery, co jest piękną rzeczą. Sprawa, broń powoli strzela, ale to akurat mi się podoba, jest to naprawdę taka pewna broń, tak, na każdy dystans zabijamy na 3 naboje i to jest takie pewne. To jest broń, której można zaufać w swoje statystyki, tak, i ją chciałem mieć. Tak samo odblokowałem za salvage, tylko to Rekta. Czystym, zwykłym rekiem nie gra mi się zbyt przyjemnie, ale właśnie chciałem odblokować kamuflaż na złoto, tak? A więc powiedziałem, okej, rekiem tego nie będę robił, bo za dużo będzie mi to kosztowało nerwów, nie chce mi się, a więc odblokuję sobie rekta, mam full auto broń, co prawda o wiele słabszą niż kałach, ale jest. A więc go odblokowałem, tak?
Co jeszcze były za warianty z takich epicznych czy epickich wariantów? Szczerze mówiąc nie wiem. Szczerze mówiąc naprawdę nie wiem. Oglądacie mój kanał, więc sami wiecie, jakie bronie używam. Nie ma ich dużo epicznych, tak? Lub epickich, których ja naprawdę bym bardzo chętnie używał. Większość wariantów z nuklearem to są właśnie legendarne warianty, tak? I te mam. Lub odblokowałem właśnie za salvage, albo kiedyś prędzej czy później mi się zdarzyły. Te statystyki odnosiły się tylko do epicznych rzeczy, tak? O legendarnych nie było wspomnienia, które są o wiele częściej. Praktycznie dwa razy, tam chyba 1,5% było na epic, a 3, coś było na legendarne. To statystyki z Reddita, tak a propos. Więc nie so bad, nie so bad. I inne warianty wcale mnie nie interele, bo ich praktycznie nie używam, tak? Jeszcze chciałem mieć LMG Liberty, tak? Mam je. Patrzcie, patrzcie, patrzcie! Trencher Gamma ma nukleara i napierdala z bliska jak i z dala. Bum, ciak, 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 bum. Tak to wygląda, yeah. A więc ten wariant z nuklearem już jest. A więc... Odblokowałem za salvage, ludzie, striki, odblokowałem hatera, tak, czyli real life advanced UAV, hater, piękna rzecz, odblokowałem sobie counter UAV w epickim wariancie, w epicznym, jeden chuj, tak, które ma EMP, będą takie rzeczy się nabijać, oj ludzie, będą takie rzeczy, takie piękne rzeczy i tak dalej, a więc dokładnie. Piszcie wy być może, tak? Dla tych, co się chce pisać. Wiem, że większość z was nie lubi pisać. Dla tych, co chcą pisać, którym chcecie pisać. Piszcie, jakie wy już warianty macie z paczek? Czy wydajecie pieniądze na te paczki? Patrzcie, yokai! Bam, motherfucker! Pod sam koniec filmu obydwie bronie, które chciałem mieć. No, czy to nie jest piękne? Po tylu, ale paczkach, tak? 100 paczek prawie, kurwa. Jakie wam się trafiły bronie, czy wydajecie na to pieniądze, czy nie, bo to jest bardzo ciekawe, tak? Ja wydałem bardzo wiele, ale ja też pracuję na to, ja zapierdalam jak jebnięty. Nie polecam tak czy inaczej, mimo że ja kupiłem teraz tyle paczek na tym samym już tym filmie, nie polecam. Jeżeli nie macie tych pieniędzy naprawdę z własnej kieszeni, to nie wydawajcie. Szkoda, bo prawdopodobieństwo jest tak czy inaczej bardzo, bardzo małe coś dostać, tak? I piszcie, co dostaliście, być może jaki wariant lub jaką broń chcielibyście mieć na Hama, ale jeszcze wam się nie udało, też bardzo ciekawa rzecz. Coś jeszcze, no i jak ten materiał, tak? To patrzcie, Trencher MK2 epicki, no proszę bardzo, ostatnia paczka. Tak to wygląda. Piszcie właśnie, jakie broń wam się trafiły, jakie byście chcieli, aby się trafiło, czy wydajecie na to pieniądze, czy nie. I kto z was tak naprawdę obejrzał ten materiał w całości i cieszyłbym się, gdyby osoby, które użyły lub użyją te kody na zamkniętą BT Quake Champions, też by dały przynajmniej znać. Choćby nawet to miało być Quake w opisie i nic więcej, to będę wiedział, ok, ten użył kodu beta, tak? Żebym wiedział, czy te kody w ogóle zostały użyte, czy nie, czy w ogóle był powód, aby je rozdawać. To było na tyle. Ja dziękuję za obejrzenie do końca. Jak zawsze zapraszam was do następnego razu. Mam nadzieję, że ten bardzo długi materiał wam się podobał. Chcieliście go, zażyczyliście sobie. Proszę bardzo. Nie mam z tym problemu. Bye, bye.